Polska walce o Mistrzostwo Świata stanęła 19 razy, z czego 9 się zakwalifikowała, a 10 nie. Zaczęliśmy w 1934, no ale nie weszliśmy. W 1938 wyszliśmy nawet z grupy. No potem długo, długo nic, bo wojna i tak dalej i zaczęliśmy w 1958, no ale się nie zakwalifikowaliśmy przez lata, potem w 1974 zajęliśmy miejsce trzecie, w 1978 miejsce piąte, potem w 1982 znowu byliśmy trzeci, potem w szóstym już było gorzej, potem bardzo długo nie mogliśmy się jak widać zakwalifikować, no i weszliśmy w 2002 i szóstym, ale nawet z grupy nie wyszliśmy, potem się nie zakwalifikowaliśmy, no i w 18 też z grupy żeśmy nie wyszli. No i jak widać w 2022 roku pierwszy raz w XXI wieku wychodzimy z grupy. Oznacza to, że w Katarze zostajemy i do jednej ósmej finału przechodzimy. Co prawda Polska z Argentyną nie wygrała, ale bardzo korzystnie skończył się dla nas między innymi wynik meczu Meksyk-Arabia Saudyjska i inne mecze w naszej grupie no bo liczy się tutaj nie tylko ostateczny wynik meczu ale także liczba Golicz, na przykład żółtych kartek. A to tutaj wszystko działa na korzyść Polski. Jeśli chodzi o dotychczasowe mecze Polski i jej wyniki, no to Polska-Meksyk 0, 0 Remis, polska Arabia Saudyjska 2-0, Polska-Argentyna 0-2.